serdecznie w ten przepiękny, słoneczny dzień. Mam dzisiaj dla Was recenzję kosmetyków Annabelle Minerals. Tak jak wiecie, testuję je od kilku tygodni, właściwie to mam je prawie miesiąc i mogłam trochę się nimi pobawić i zobaczyć, jak one dla mnie się sprawdzą. I absolutnie nie jestem żadnym ekspertem od tych kosmetyków. Minerały są dla mnie całkowitą magią, nic o nich właściwie nie wiedziałam, ale wiele osób bardzo je ceni, bardzo je lubi ze względu na ich właściwości. Marka Annabelle Minerals jest marką oczywiście polską, co też mnie bardzo cieszy, że mogę akurat markę polską tutaj dla Was testować. I mam tutaj całą gamę produktów Annabelle Minerals, będą to podkłady, będą to korektory, będą to primery, pudry, róże oraz cienie do powiek, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania tego filmu. Przede wszystkim jest to oczywiście marka, która produkuje kosmetyki całkowicie naturalne, oparte na minerałach, więc są to kosmetyki naturalnie cruelty free. Zawierają filtry UVA i UVB, składają się tylko z 4 składników i w 100% są one mineralne. Pierwszym składnikiem jest mika. I mika jest takim składnikiem, który jakby najłatwiej jest wyłowić. Mianowicie daje ona takie drobniusieńkie świecenie właśnie w kosmetykach i często możecie ją zobaczyć też w innych kosmetykach, na przykład w rozświetlających produktach. Te małe drobinki, które tak się pięknie błyszczą, to właśnie jest mika. Drugim składnikiem jest tlenek cynku, który daje efekt matu. I on ma także działanie gojące i kryjące, ale także jest naturalnym filtrem UV. Kolejnym składnikiem jest dwutlenek tytanu, który daje z kolei perfekcyjne krycie tym kosmetykom, ale również jest naturalnym filtrem UVB i UVA. I ostatnim składnikiem jest tlenek żelaza i tlenek żelaza wyróżnia to, że może on występować w różnych kolorach i on jest w kolorach czarnym, czerwonym i żółtym. Tlenek żelaza jest odpowiedzialny za ten perfekcyjny odcień dla Was, żeby podkład lub też cień lub też róż miał ten idealny dla Was odcień. I myślę, że oczywiście wszyscy najbardziej chcą kupować podkłady mineralne, bo one są najbardziej popularnymi kosmetykami i jest ich zdecydowanie najwięcej. I tutaj marka Annabelle Minerals naprawdę bije inne marki na głowę, bo ilość tych kosmetyków, ilość kolorów, ilość odcieni i podtonów jest olbrzymia. I to w zasadzie jest najważniejszy element Waszych zakupów, to jest wybranie odpowiedniego odcienia dla Waszego tonu skóry. Oprócz tego, że są odcienie, mamy jeszcze różne rodzaje tych podkładów, więc mogą być to podkłady matujące, mogą być to podkłady rozświetlające lub mogą być to podkłady kryjące. Marka Annabelle Minerals zrobiła coś takiego, że podzieliła te odcienie w taki sposób, żeby jak najłatwiej było nam oczywiście dobrać kolor. I naprawdę bardzo ważne jest to, żebyście znały swój naturalny odcień, czy swój podton, żebyście wiedziały, czy jesteście w odcieniu jasnym, czy macie odcień średni skóry, czy na przykład ciemny. Później dobieracie sobie jakby ten podton kolorystyczny, czyli patrzycie, czy Wasza skóra jest bardziej żółta, czy może jest bardziej neutralna, czy może jest po prostu ciepła w odcieniu, opalona. I podkłady rozświetlające dzielą się na odcienie beige, natural, golden i sunny. I tak samo jest w każdym innym podkładzie, czyli tak samo jest w podkładzie matującym, tak samo jest w podkładzie kryjącym. I w tych podkładach wybieracie dodatkowo jeszcze stopniowanie się odcienia pod względem jakby nasycenia koloru. Czyli będą to podkłady rozświetlające o odcieniu najjaśniejszym, czyli fairest, później będą podkłady o odcieniu fair, później będą odcienie light, odcienie medium i odcienie dark. Czyli tutaj musicie sobie po prostu przestopniować i sprawdzić, jaki macie kolor skóry. Oczywiście najlepiej te podkłady sprawdzać jest na żywo. Najlepiej byłoby się wybrać oczywiście do butiku Annabelle Minerals, który znajduje się w Warszawie na ulicy Mokotowskiej. No ale wiadomo, jeśli nie macie takiej możliwości, marka sprzedaje również miniatury swoich podkładów i można je kupić na różnych stronach internetowych i także można kupić na stronie Annabelle Minerals. I ja odkryłam, że wszystkie odcienie fairest są dla mnie najlepsze i najbardziej polubiłam podkład golden fairest albo natural fairest. Natomiast sprawdzałam podkłady mineralne matujące i podkłady mineralne rozświetlające. Nie miałam podkładu kryjącego, ponieważ nie chciałam używać podkładu kryjącego, chciałam wybrać sobie właśnie te dwa rodzaje podkładów. Jak się one dla mnie sprawdziły? Dzisiaj korzystałam właśnie z podkładu rozświetlającego na boki twarzy i na czoło i tutaj właśnie głównie na szyję i na dekolt, natomiast podkład matujący nałożyłam sobie oczywiście na środkowe partie twarzy. I powiem Wam szczerze, że te podkłady bardzo mi się podobają pod względem jak wyglądają na skórze. Jestem naprawdę w szoku, tym bardziej, że moja skóra jest w naprawdę najbardziej kiepskim stanie, jaki miałam od wielu, wielu miesięcy, ponieważ teraz oprócz uczulenia, które mam, oprócz tego, że mam naprawdę spierzchniętą skórę, pojawiło się takich mnóstwo małych wyprysków. Jest to też rodzaj stanu zapalnego, który mam teraz na skórze. I pomyślałam sobie, raz kozie śmierć, albo ta marka da radę, albo te podkłady mineralne dadzą radę, albo nie. Dzięki temu będę mogła Wam też o tym powiedzieć, czy to się u mnie sprawdziło. I tak jak widzicie, myślę, że naprawdę moja skóra wygląda jak na ten stan ściągnięcia i spierzchnięcia. Ja bardzo jestem zadowolona z wykończenia tych podkładów, ponieważ boki mojej twarzy wyglądają całkowicie tak, jakbym nie miała żadnego podkładu, natomiast skóra jest bardzo ładnie wyrównana. Oczywiście tutaj mam jeszcze dołożony róż, rozświetlacz, zaraz Wam o wszystkim opowiem, ale zdecydowanie wykończenie podkładów mineralnych, jeśli nakłada się je w prawidłowy sposób, jest naprawdę fantastyczne. Podkłady rozświetlające mają w sobie takie delikatne drobinki, które możecie zobaczyć gołym okiem, natomiast nie bójcie się tych drobinek, ponieważ one po właśnie wtarciu w skórę pędzlem, one natychmiast znikają i nie są widoczne, odbijają bardzo ładnie światło. Natomiast podkład matujący rzeczywiście jest matujący i jest to podkład, zdecydowanie polecam go tym, którzy po prostu nie lubią rozświetlenia, boją się, że będzie się na przykład błyszczał im nos. Wtedy właśnie na strefie T podkład matujący będzie bardzo dobry. No i właśnie teraz może jeszcze powiem troszeczkę o aplikacji podkładów, ponieważ marka Annabelle również produkuje swoje własne pędzle i ja kilka takich pędzli mam. Są pędzle kabuki, które są flat topami, to jest ten pędzelek, który tutaj trzymam, czyli on ma zupełnie płaską powierzchnię do nakładania. I są pędzle kabuki, które po prostu są wykończone tak półokrągło. I te pędzle dają w moim odczuciu troszeczkę mniejsze krycie, natomiast flat top wciera podkłady tak dobrze, że daje on większe krycie. Natomiast zakochałam się całkowicie w tym miniaturowym pędzlu do torebki. Jest to mój ulubiony pędzelek, jeśli chodzi o Annabelle Minerals. Natomiast bardzo fajnym pędzelkiem jest też ten pędzel właśnie i używałam go dzisiaj do podkładu. Używam również go do korektora, do korygowania jakichś większych partii na twarzy, tak jak na przykład moje przebarwienia, ale to już zobaczycie w przebitkach. Oczywiście możecie używać sobie też pędzli na przykład Zoeva, czy też innych pędzli, jakie macie. Ważne, żeby to były pędzle typu właśnie kabuki, które dobrze nabierają taki produkt, który jest sypki i bardzo dobrze go wpracowują w skórę. To jeśli chodzi o podkład. Natomiast dostaniecie całą gamę pędzli. Są pędzle do różu, są pędzle do pudru. Ja akurat tutaj mam też dwa pędzle z innej marki. Tu mam akurat Eco Tools, a tutaj mam pędzel So Eco, więc mogą być to pędzle do podkładów mineralnych, ale nie muszą, mogą być to też Wasze zwykłe pędzle. Co było moją największą obawą, to oczywiście był stan mojej brody, która jest czerwona, z mnóstwem wyprysków, z takimi grudkami jeszcze dodatkowo pod spodem, ale jednego byłam pewna, ponieważ już korektory mineralne znałam wcześniej, bo tak jak wiecie, trafiły nawet one do moich ulubieńców, ponieważ miałam wcześniej korektor mineralny. Moimi ulubionymi kolorami z podkładów mineralnych są dwa kolory, jest to korektor Golden Fairest i Sunny Light. Sunny Light jest dosyć ciemny, ale powiem Wam, jak go wykorzystuję. Wykorzystuję go na wszystkie zaczerwienienia, które mam na przykład na skórze ciała, ponieważ moje ciało jest dużo ciemniejsze niż moja twarz. Ma taki ciemno-złoty, powiedzmy sobie, odcień. Natomiast na twarzy idealnie sprawdza mi się korektor Golden Fairest, czyli ten najjaśniejszy w odcieniu złotym. I naprawdę jestem zachwycona tym, jak dobrze poradził sobie ze wszystkimi wypryskami, ze wszystkimi naczynkami, z zaczerwienieniami, ze skórą właśnie wokół ust, która naprawdę wygląda, uwierzcie mi, fatalnie w tym momencie. Natomiast na filmie pewnie tego nie zobaczycie, ponieważ lampy tak mocno rozjaśniają obraz, że zwyczajnie tego nie widać, one delikatnie też spłaszczają twarz. Przykryłam też trochę moje przebarwienie tutaj tym korektorem, natomiast korektor ten wydaje mi się za mało jednak kryjący. Ja zawsze wcześniej stosowałam pod spód korektor do korekcji barwnej w jakimś na przykład kolorze, który niweluje właśnie zasilnienia, czyli taki lekko brzoskwiniowy, lekko różowy. I wtedy właśnie korektor mineralny sprawdza się u mnie świetnie. No i też muszę powiedzieć o takich kosmetykach, o których w ogóle nie wiedziałam, że istnieją, ale to też Wam o tym mówiłam, też już w ulubieńcach, ponieważ Ten primer glinkowy jest świetnym kosmetykiem. On się składa tylko z glinki. Jest to taki primer, który nadaje się do każdego, wydaje mi się, typu skóry, do każdego koloru skóry. Nakładacie go po prostu małym pędzlem tam, gdzie potrzebujecie. Ja korzystam z niego na przykład, jak jest bardzo, bardzo gorąco i nakładam sobie go jeszcze na przykład primer, który stosuję. Natomiast dzisiaj używałam go samodzielnie i on naprawdę bardzo ładnie wyrównuje skórę, ale przede wszystkim bardzo ładnie ją matuje i ten mat utrzymuje na niej. Może być stosowany także w ciągu dnia jako puder matujący. Kolejnym produktem, o którym nie wiedziałam, że istnieje, jest puder matujący. I tu również, słuchajcie, właściwie macie dwa składniki, bo tutaj jest mika i puder bambusowy. Jest to bardzo delikatny produkt, też w takim neutralnym kolorze, który stapia się idealnie ze skórą i myślę, że na pewno będzie dobry do każdego typu karnacji, więc wystarczy sobie wrzucić do tej rybeczki ten pędzelek, ten puder albo primer, o którym wcześniej mówiłam i naprawdę macie zapewniony mat na skórze. I to właśnie mi się też w podkładach mineralnych bardzo spodobało, że one dają natychmiast taką intensywną matowość, ale ona wygląda bardzo naturalnie, a przy okazji tych kosmetyków naprawdę nawet w takim bardzo dużym zbliżeniu w ogóle na skórze nie widać. I wiem, że borykacie się najbardziej z aplikacją tych podkładów, ponieważ jak czytałam Wasze komentarze na swoim Instagramie, to często ktoś pisze, że robi mi się ciacho. I dlaczego to się dzieje? Ponieważ Wasza skóra prawdopodobnie jest nieprawidłowo przygotowana do minerałów, dlatego że jeżeli za szybko nałożycie minerały, oczywiście one mogą na skórze się po prostu zważyć, bo jest to jednak produkt w postaci sypkiej. I na przykład, jeżeli chciałybyście nakładać je na olejki albo tłuste kremy, macie, przypuśćmy, skórę bardzo suchą, to co radziłabym robić? Przede wszystkim odczekać 10-15 minut po nałożeniu tego preparatu, a potem wziąć sobie jeszcze chusteczkę i delikatnie zebrać nadmiar olejku czy też kremu. Ja dodatkowo jeszcze używam bibułek matujących i to się sprawdza świetnie, dlatego że ja dzisiaj oczywiście używałam olejków, bo moja skóra jest w stanie po prostu fatalnym i muszę używać olejków. Dlatego bardzo Wam polecam właśnie używanie chusteczki, zebranie nadmiaru, a później na przykład użycie primera. Radziłabym też zaczynać od środkowych partii twarzy i od przede wszystkim bardzo małych ilości. To jest drugi bardzo duży błąd, który większość osób popełnia z minerałami, że wydaje mi się, że to jest taki zwykły podkład i że na przykład takie opakowanie to starcza na miesiąc. Słuchajcie, takie opakowanie minerałów powinno starczyć Wam przynajmniej na pół roku używania. Ich się bierze minimalną ilość, naprawdę minimalną ilość. Wszystko to, czego nie zakryje Wam podkład mineralny, kryjecie później cieniutką warstwą i też małym pędzelkiem, dokładnie tak jak mówiłam w przypadku różnych podkładów, albo korektorem, albo kolejną warstwą właśnie podkładu, ale naprawdę radzę Wam kupić korektor, bo to jest coś niesamowitego. To jest Photoshop po prostu w pudełeczku. Kolejne kosmetyki, które bardzo mnie zachwyciły, jeśli chodzi o minerały, słuchajcie, to są kosmetyki kolorowe. Naprawdę bardzo mi się spodobały. I ja wcześniej już miałam odcień cynamon. Ten cień jest u mnie bardzo długo gdzieś w moich filmach, naprawdę jeszcze z zimy, kiedy zaczęłam robić kanał na YouTubie, możecie zobaczyć, że już tego cienia używałam. To jest taki bardzo ciepły, cynamonowy cień. Naprawdę piękny. Ja mam na powiekach również skórę teraz jak taka jaszczurka, dosłownie. Bardzo wszystko mi tutaj spierzchło. Natomiast po nałożeniu kosmetyków mineralnych nic nie czuję, jakby nie czuję dyskomfortu, nie czuję ściągnięcia, co jest też, myślę, bardzo dużym plusem. Ale w ogóle pięknie się nakładają te cienie na powieki. Ja z reguły zawsze stosuję bazę pod cienie, ponieważ chcę, żeby ten efekt był optymalny. Natomiast jako cienia bazowego dzisiaj używałam sobie cienia Ice Cream i to też jest taki bardzo delikatny, pastelowy kolor. Bardzo ładnie nadaje się właśnie też jako taki cień bazowy. Kolejnym takim moim naprawdę fajnym odkryciem, jeśli chodzi o minerały, są również róże, które mi się strasznie spodobały. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o róże, to uwielbiam róże tylko wysokopółkowe, uwielbiam róże NARS, uwielbiam róże Benefit, bardzo lubię z róż na przykład drogeryjnych róże Bourgeois, no ale wiadomo, że one są najlepsze. Są to róże wypiekane, lubię też róże Kiko, czyli lubię róże naprawdę wysokiej jakości. Natomiast róże Annabelle Minerals zaskoczyły mnie całkowicie, ponieważ przepięknie się nakładają na skórę, przepięknie na niej wyglądają, dają taki świetlisty, naturalny, zdrowy połysk. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie nałożyć ich za dużo, bo te produkty są niesamowicie napigmentowane. I ja dzisiaj korzystałam z odcienia Rose, natomiast jako konturowanie i ocieplenie skóry użyłam sobie odcienia Sunrise, który jest po prostu przepiękny i naprawdę na skórze wygląda niesamowicie naturalnie. Jest to taki ciepły odcień, taki cynamonowy trochę. Przepiękny róż, żeby ocieplić twarz, żeby używać go właśnie latem, ale myślę, że zimą on też się świetnie sprawdzi. I tak jak Wam mówiłam wcześniej, wszystko nakładamy totalnie małymi ilościami, czyli nabieramy na wieczko odrobinę, rozcieramy pędzlem, rozcieramy trochę na dłoni, żeby zobaczyć, czy pigment nam po prostu nie wybije za mocno i dopiero wtedy nakładamy na skórę. I jeśli efekt jest taki, że nie ma żadnych granic, to znaczy, że dobrze nałożyłyście te kosmetyki. Jeszcze może dodam tylko, że jeżeli powstają na Waszej właśnie skórze też plamy kolorystyczne, czyli na przykład nakładacie minerały i natychmiast tworzy się plama w jakimś kolorze, to znaczy, że źle dobrałyście odcień. To jest właśnie efekt złego odcienia, czyli po prostu od razu on się odbija od Waszej skóry i tworzy po prostu ciemniejszą plamę. I jest też efekt nabrania zbyt dużej ilości produktu. Nawet jeżeli kolor jest dobry i utworzy się Wam plama albo taki nierówny placek, to znaczy, że zwyczajnie źle nałożyłyście produkt. I radzę Wam Wasze pierwsze spotkanie z minerałami przeprowadzić po prostu w jakiś wolny dzień, przy dzielnym świetle, przy Waszym oknie, gdzie będziecie miały twarz skierowaną w stronę okna, w stronę światła, żeby bardzo dobrze widzieć skórę. I naprawdę za pierwszym razem nałóżcie minimalną ilość. Potem zobaczcie, gdzie potrzebujecie tego pudru mineralnego, czy też kosmetyku mineralnego dołożyć więcej. Nałóżcie sobie tam cieniutką warstwę. Naprawdę pochodźcie z nimi, zobaczcie, czy potrzebujecie ich dużo, bo czasami mylimy się i nakładamy naprawdę zbyt dużo i tworzy się później właśnie nam tak zwane ciachu. Jeszcze zapomniałam powiedzieć o jednej rzeczy, bo oczywiście minerały mają swoje minusy. To nie jest tak, że to jest taki produkt, który będzie dla wszystkich idealny. Ja na przykład uwielbiam wykończenie dewy, uwielbiam wykończenie takie, które jest bardzo świetliste, bardzo naturalne, bardzo takie mokre i minerały absolutnie Wam tego nie dadzą. Dlatego mi to zaczęło już przeszkadzać, że moja skóra nie wygląda tak jak zwykle, czyli nie jest taka jakby naturalnie pokryta taką wilgocią. No ale do tego też trzeba się przyzwyczaić. Natomiast jest to naturalny wygląd skóry. Jest to mat, ale nie jest to mat płaski. Jest to taki bardzo ładny, naturalny mat. Druga rzecz, która też jakby mi się nie spodobała, to jest to, że u mnie na przykład na środkowych partiach twarzy podkład mineralny wygląda dobrze, ale nie wygląda super. Wolę tu zdecydowanie używać podkładów, które są w płynie. Zdecydowanie bardziej mi to odpowiada, ponieważ nawet po wtarciu drugiej warstwy podkładu ja wciąż niestety widzę swoje pory, więc ja mam bardzo duże pory na nosie i one są bardzo otwarte. Także jest to naprawdę bardzo specyficzna u mnie strefa na twarzy, więc jeżeli u Was też tak jest, że przypuśćmy macie takie aż dziureczki, to minerały tego też nie zakryją niestety. Natomiast podkład wejdzie Wam w te miejsca, podkład wpłynie i on troszeczkę zniweluje właśnie ten efekt takiej nierówności. No ale to wiecie, to się widzi dopiero, kiedy patrzy się w lusterko z takiej odległości, więc jeżeli Wam to nie przeszkadza, to prawdopodobnie nie będzie Wam to przeszkadzało. Kolejna rzecz, to absolutnie nie mogę stosować minerałów pod oczami. U mnie daje to efekt, który jest fatalny. Wyglądam wtedy naprawdę 10 lat starzej. Od razu gromadzą mi się jakoś bardzo nieładnie pod oczami w zmarszczkach. Ja po prostu mam już skórę, która powiedziałabym jest dojrzała pod oczami. I tutaj muszę mieć bardzo dobry korektor w płynie, który dodatkowo jeszcze doskonale nawilża. Więc to są strefy, w których minerały mi się absolutnie nie sprawdziły. Natomiast widzę, że wyglądają one rewelacyjnie, na skórze ogólnie jest to naprawdę piękne wykończenie, więc ja na pewno dodam je do swojej kosmetyczki, zresztą dodałam je już wcześniej, bo to jest taki Photoshop trochę dla mnie właśnie w pudrze. Kiedy na przykład już skończę makijaż, nakładam sobie odrobinę jeszcze podkładu mineralnego, czy też korektora mineralnego na wierzch już po skończeniu makijażu, nawet po przypudrowaniu, przypuśćmy środkowych partii twarzy. I skóra robi się, słuchajcie, od razu idealna i nawet tylko po to warto mieć minerały, ponieważ jeżeli będziecie miały taki podkład, to on Wam starczy na wiele, wiele, wiele miesięcy. Ale słuchajcie, podsumowując, ogólnie naprawdę jestem zadowolona z tego, że spróbowałam minerałów. Jestem bardzo zadowolona z produktów, o których właśnie Wam mówiłam, czyli przede wszystkim numerem 1 dla mnie jest właśnie korektor mineralny. Numerem 2 są u mnie róże, a 3 to jest właśnie podkład rozświetlający, ponieważ te 3 kosmetyki zrobiły na mnie naprawdę największe wrażenie. I oczywiście primer glinkowy, o którym Wam już wcześniej mówiłam, naprawdę jest to świetny produkt, żeby sprawdzić go właśnie w taki gorący dzień, albo kiedy wiecie, że makijaż nie utrzymuje się Wam na skórze idealnie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. To jest to takie po prostu moje wrażenie na temat minerałów. Jeżeli chcecie zobaczyć filmy eksperckie, to zdecydowanie zapraszam Was na kanał Czarszki, która zrobiła bardzo wiele filmów o minerałach. Ja po prostu nie wiem o nich aż tak dużo, bo nie używam ich na co dzień. Proszę zostawcie mi komentarze, czy stosowałyście minerały, czy w ogóle macie z nimi jakieś doświadczenie, co u Was sprawdza się najlepiej, jakie marki najbardziej lubicie, jeśli chodzi o mineralne kosmetyki. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Będę czekała na komentarze pod tym filmem. I co jest bardzo fajne, marka Annabelle Minerals ufundowała jedną nagrodę. Będzie to rozdanie takiego małego zestawu kosmetyków mineralnych dla jednej osoby. Także zostawiajcie komentarze pod spodem. Ja później jestem tą osobą, która wygra. Postaram się jakoś skontaktować, jakoś dobrać odcień i tak dalej. Ale to po prostu wszystko zrobimy już, kiedy to rozdanie się zakończy. Oczywiście będzie to standardowe rozdanie, tak jak dotychczas na moim kanale, czyli 2 tygodnie. Losujemy jeden komentarz ze wszystkich, które będą tutaj pod filmem. Bardzo byście mi pomogły, gdybyście zostawiały od razu pod filmem komentarz na przykład z Waszym tonem skóry albo przypuśćmy z Waszym kolorem, jeśli chodzi o podkłady Annabelle Minerals, bo wtedy po prostu będę wiedziała, jak te kosmetyki dla Was dobrać. Także dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie tego filmu. Dziękuję Wam za wszystkie ostatnie komentarze. Dziękuję, że tak wspaniale zareagowałyście na mój pomysł dotyczący Q&A. Ja ten film na pewno zrobię, bo dla mnie to jest naprawdę strasznie zabawne. Te wszystkie pytania, które mi zadajecie. Bardzo jest to dla mnie fajna zabawa, ponieważ nie spodziewałam się, że w taki sposób mnie odbieracie. Także dziękuję Wam jeszcze raz i oczywiście zapraszam Was serdecznie na mój kanał ponownie. Myślę, że od jesieni powinno być troszkę więcej filmów. Na pewno chciałabym robić filmy częściej i na pewno pojawią się nowe super tematy. Także do zobaczenia wkrótce.